Łukasz, przed meczem pewnie taki wynik byłby rozczarowaniem, a po meczu, biorąc pod uwagę okoliczności, wy jesteście zadowoleni z tego punktu, czy mimo wszystko szkoda straconych dwóch? No to też jest rozczarowaniem, nie ma co ukrywać. Nawet w przerwie sobie powiedzieliśmy, że i tak gramy tutaj o zwycięstwo. Wydaje się mi się, że ten plan na drugą połowę, gdzieś tam po zmianie trochę systemu gry, poza tym początkiem, tam parę uderzeń Wikielca, mieliśmy pod kontrolą ten plan i mieliśmy też swoje sytuacje i wydaje mi się, że gdzieś tam wcześniej miałem tą pierwszą taką dosyć dobrą sytuację, jakbym ją wcześniej zamienił na gola, różnie mogło się to otworzyć. Później strzeliliśmy już tylko na remis, także no szkoda i gdzieś tam, no przede wszystkim tych 20 minut gdzieś tam w pierwszej połowie to taki najbardziej tak boli od środka, że fajnie wchodzimy w mecz, dużo tam kreujemy, dużo sytuacji, jesteśmy wysoko i nagle gdzieś tam nas w cudzysłowie coś zabiera i komplikujemy sobie mecz, a to jakimiś rożnymi, za chwilę się nakręcamy źle i czerwona kartka, no i tak to się ułożyło. No niestety, no i jest to rozczarowanie. Do przerwy schodząc, było na tablicy wyników 0-1, graliśmy w 10, chyba gorąco musiało być w szatni. Notabene nie, bardziej gdzieś tam powiedzieliśmy sobie o tych 20 minutach, trener też przedstawił plan na mecz, no nie zawsze krzyk to jest gdzieś tam wskazany, tutaj przede wszystkim chodziło o to, żebyśmy tą grę uspokoili, no bo początek mieliśmy dobry, a potem zaczęliśmy gdzieś tam nerwowo grać, tracić te piłki i mimo wszystko chodziło o to przede wszystkim, żeby się skupić na tej drugiej połowie, dążyć do zwycięstwa, udało się tylko zremisować, no, ale też trzeba to docenić. Ale no mówię, gdzieś tam to rozczarowanie jest przede wszystkim. Przed meczem była mała uroczystość, zostałeś nagrodzony za już przekroczenie 200 oficjalnych spotkań GKS-u. Jaki to był dla Ciebie czas i taki najlepszy moment, który wspominasz z tych ponad 200 spotkań? No na pewno gdzieś tam przede wszystkim spełnienie marzeń, tak mi się wydaje, bo jako młody chłopak przychodziłem gdzieś tam na balkon, jeszcze jak była ta trybuna otwarta i człowiek miał 7 lat i marzył o tym, żeby kiedyś wejść tutaj na boisko, a dziś się udało. Jestem z tego zadowolony naprawdę, że mogłem w tym miejscu zagrać te 200 meczów. Zleciało szybko, ale też już pracuję w akademii, także liczę, że z tym klubem będę cały czas, bo dobrze się tutaj czuję. Chciałbym, żeby to się tutaj wszystko rozwijało. Każdy by chciał jak najszybciej, żeby to się rozwinęło, ale czasami może takimi małymi łyżeczkami lepiej wszystko tworzyć i może jako piłkarz gdzieś tam wysoko już będzie ciężko, żeby ten GKS do Ekstraklasy wrócił, ale może w innej roli gdzieś tam powolutku gdzieś odbudujemy ten GKS. A jeszcze z takich piłkarskich, no to na pewno chciałbym wrócić jeszcze z GKS na poziom centralny i liczę, że to się jeszcze uda. Dawid, gratuluję bramki, wreszcie udało się strzelić, ale zanim o samej bramce, najpierw o spotkaniu. Wchodziłeś na boisko w dosyć newralgicznym momencie, kiedy trzeba było gonić wynik. Jaki to był dla Ciebie mecz? Dla mnie ten mecz, na pewno dobrze rozpoczęliśmy go, zapchnęliśmy Wikielec do defensywy i dobrze wyglądaliśmy w tym ataku pozycyjnym, dobrze utrzymywaliśmy się przy piłce, stwarzaliśmy te sytuacje. W pewnym momencie jednak w pierwszej połowie zostaliśmy tam ukarani czerwoną kartką. Na pewno ciężka to sytuacja dla nas, ale pokazaliśmy już nieraz, że nawet w osłabieniu jednego zawodnika jesteśmy w stanie walczyć jak równy z równym, mimo właśnie niedowagi. Straciliśmy bramkę, później w drugiej połowie trener zrobił zmiany i po to trener nas puścił, żeby właśnie ożywić grę, żeby postawić wszystko na jedną kartę, żeby dążyć właśnie do tej wyrównującej bramki. I udało nam się to, bardzo się cieszę, że pomogłem drużynie. Chociaż, że zgarnęliśmy ten jeden punkt, chociaż wiadomo, że nasz cel był, żeby zdobyć 3 punkty. A jakbyś opisał tą bramkę z własnej perspektywy, bo tam doszło do sporego chyba zamieszania. No tak, było to dośrodkowanie na długi słupek. My jako drużyna weszliśmy do bramki i wleciała ona bramkarzowi tam za kołnierz i zgrałem głową i się cieszę, że wpadła właśnie za linię bramkową. Myślisz, że po takim występie, po tej bramce, po tym impulsie, który dałeś drużynie, wobec tego, że kończy się runda, wielu zawodników no już odczuwa na pewno zmęczenie tym sezonem, jest to dla Ciebie jakaś szansa na to, żeby, dlaczego nie, w Płocku wyjść w pierwszym składzie?
Po to trenuję, po to wchodzę właśnie z ławki i staram się dawać ten pozytywny impuls, żeby właśnie trener zauważył. I staram się po to, aby grać, tak? Ale ostateczną decyzję oczywiście podejmuje trener. Czy tą bramkę komuś szczególnie dedykujesz? Dedykuję swojej dziewczynie, swoim rodzicom, no i ogólnie swoim najbliższym.